Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj Maple Story, a dokładnie Maple Story, ponieważ tak kiedyś mówiłem i chyba dalej będę mówił. Ten mój błąd wymowy wiąże się z tym, że ja po prostu kiedyś czytałem tak słowa, jak się widziało, jak się je pisało, więc nie miejcie mi tego za złe, ale Maple Story, kiedy wymawiam w ten sposób, to czuję od razu, że powróciłem do tych czasów, kiedy poznałem tą grę. A kiedy ta gra w ogóle powstała? Ona powstała, no tak jak widzicie, 7 lat temu, 2007, tam się skończyły beta testy. Chociaż zacząłem chyba troszkę później grać. I skąd w ogóle ta gra wzięła się w moim życiu? Nie pytajcie. To chyba mi kumpel w ogóle gdzieś wysłał. Mówi, patrz jaka bekowa gra, ej, lol. Lololol, co to ma być? No ale jakoś zaczęliśmy w to grać. I powiem szczerze, jak na osoby, które no powinny już się zajmować może czym innym, nie graniem w takie w sumie, no grafiką to przypomina dosyć jakieś japońsko-koreańskie kreskówki, komiksy i tak dalej. Ale powiem szczerze, ta gra jest taka lightowa, tak fajnie przy niej się spędza czas. Naprawdę. Zaraz wam pokażę. To jest konto, które jakimś cudem odzyskałem. Nie wiem, jak ja odgadłem te hasło, nie wiem, w jaki sposób odgadłem PIN, ponieważ tu trzeba PIN wpisać, tak jak do karty kredytowej. Ja pamiętam, moi kumple mieli problem z tym, że jak już hasło odgadli, to i tak było zajebiście, ale jeszcze trzeba było PIN zgadnąć, a tego PINu nie można było kiedyś restartować, teraz już można. No i powiem tak, tutaj do dyspozycji macie różne klasy. Możecie wybrać sobie maga, możecie sobie zrobić takiego złodzieja, czyli Tifa, takiego assassina, możecie także zrobić sobie warriora. Aktualnie na tym serwerze, na którym gram, zbyt dużego wyboru nie ma, ale na tym oficjalnym, ponieważ to jest europejski, na tym oficjalnym amerykańskim już są jakieś nowe patche, są jakieś nowe dodatki i tam jest mnóstwo innych postaci. Ja wolę grać na tych podstawowych. To jest mój mag, ale ja go nie pokażę. Ja wam pokażę, jak się rozpoczyna tą grę. Zrobimy sobie nową postać. I teraz wam pokażę. Tutaj w ogóle... Oh my god! Tutaj też to jest. Nie wiedziałem. Dobra, słuchajcie. Kiedyś było tak, że się robiło maga, złodzieja albo warriora. Teraz macie cały świat. Kogo byście sobie nie wymarzyli? Możecie sobie zrobić taką postać. Oh my god! Co tu jest? Jakieś demony, fantomy, dual blady. What the fuck? Ale ja dawno nie grałem w to, ale ja w to nie grałem. Ja już nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, jakiś dual blade, YOLO, nie wiem, biorę go. Okej. Wpiszemy sobie tutaj, wpiszemy sobie na przykład, co to jest? Już ktoś używa takich nazw. Dobra, ale tego na pewno nikt nie używa. To jest mój taki konik czarny. O! I mogę sobie wybrać pyk. No, typek. Aha, bo tu mogę teraz tak, dobra. Emo. Łoje! Łoje! Dobra, będę taki wkurzony. Oczywiście mogę sobie w jakiś sposób tutaj zrobić tą postać. Hopsa. Pyk. Dobra, mam konkretny. O! To muszę zakryć. Czekajcie. Nie mogę wam zdradzić mojego tajnego hasła. Jesteśmy gdzieś tutaj, na początku. Co to jest? Ja tutaj w ogóle się mam szkolić? The fuck? Chyba dostanę coś. Jeb, drugi level. I teraz, moi drodzy, zaczyna się najlepsze, czyli napieprzanie ślimaków. To, co kiedyś, kurde, sprawiało tyle przyjemności i zbieranie tych przedmiotów. Tutaj są jakieś pierdoły totalne. Ja mogę w ogóle jakieś zobaczyć, jakieś spodenki, jakieś muszle. Jakieś, kurde, inne przedmioty tutaj wypadają, no ale co zrobić? Ta gra jest po prostu piękna. No już chyba mam pełen ten plecak. Bo jak się otwierało inventory? Jakoś jeszcze pamiętam. O, mogę się ubrać oczywiście. A, mogę sobie dać bandamę. Okej. Job! Muszę mieć job! Muszę mieć job, żeby to ubrać. O, to sorry. Sorry, my friend. Dobra, wiecie co wam powiem? To jest wszystko fajne. Ale ja wam zaraz pokażę coś fajniejszego. Dobra. Dobra, słuchajcie. To było fajne. Nowa postać, chociaż jej nie ogarniałem. Ale ja wam pokażę jeszcze coś lepszego. Moja dawna postać. Mag, który jest tutaj zrobiony pod Wizarda Ice Lightning, czyli taki lodowo-elektryczny, tak?
No i tutaj będziemy się bawić w takiego gościa. Ja wam pokażę, jak wygląda taka postać na wyższym poziomie. Okej, jesteśmy już tutaj zalogowani i teraz posłuchajcie sobie tej fajnej muzyczki. No to jest coś fajnego. No i ja chciałbym tylko tu pokazać wam, jak działa ten mag. Ja w sumie nie grałem, tak jak mówię, chyba parę lat nie grałem w tego... w Maple Story. Postaram się wam jeszcze tutaj zaprezentować. Na przykład moim magiem mogę robić różne rzeczy. Mogę się na przykład teleportować, mogę używać różnego rodzaju... O właśnie, tego typu rzeczy. To są takie skille, o których może nie będę mówił, bo na to nie ma czasu. Ale ja wam mogę pokazać, że tutaj jest na przykład drzewko skilli. Tutaj sobie rozmieszczacie odpowiednio skille, w jakie chcecie iść, czary. Oczywiście tu są ubranka, których nie wiem w sumie, kiedyś były one dobre, teraz już pewnie są żałośnie słabe. Itemy ogólnie, które posiadam, wszystkie itemy, które posiadam aktualnie w bagu. Więc tutaj jakieś hajsy, już nawet nie wiem ile to jest hajsów. Tutaj jakieś przedmioty, które kiedyś były dobre, już pewnie teraz są słabe, bo to już tyle minęło. No i kurde, no, masa innych rzeczy, tu jest chyba mapa, mi się tak otwiera długo. Co to jest? Nie, to są jakieś questy. Czekajcie, gdzieś jeszcze kiedyś mapę tu miałem. World Map, na trójce jest mapa. A, tutaj nie można, no dobra. Ja chciałbym tylko wam pokazać jeszcze, co tutaj można zrobić. Oczywiście Chcę wam tylko powiedzieć, że ta gra to jest MMORPG i tutaj macie do czynienia z innymi graczami. Co on chce? A nie, co ty mnie tu? Ja chcę stąd wyjść. Stop the tutorial, accept. Ja chcę tylko powiedzieć, że ta gra to jest właśnie MMORPG i tutaj będziemy spotykać innych graczy, graczy, którzy chcą na przykład farmić tak jak my, chcą na przykład się wymieniać, na przykład to jest gracz, widzicie, którzy chcą wykonywać questy, wbijać levele. No i oczywiście różnorodność, te kolory tutaj, to wiem, że może boleć w oczy, ale uwierzcie mi, że dla osoby, która gdzieś tam odkryła tą grę i strasznie się jarała tym na początku, to w dalszym ciągu jest to coś normalnego i... No na przykład teraz wam pokażę, jak działa tutaj strzelanie. Pyk. Tutaj oczywiście ja jestem już magiem na wyższym poziomie. To jest land, w którym kiedyś bardzo dużo osób ćwiczyło, bardzo dużo osób expiło. No aktualnie już tak nie ma. Ja teraz w ogóle wlazłem na jakiś serwer, na którym jest bardzo mało ludzi. Okej, w ten sposób. Okej, ja wam teraz pokażę, że można tutaj zmieniać serwery. Możemy zmieniać tak zwane channele. I na channelu 1 zawsze jest najwięcej ludzi. Zobaczcie, ile tutaj było osób. Prawie nikogo, tak? Tylko nie wiem, dlaczego nie mogę. O, teraz się zmienimy na channel 1. No i na channelu 1 już są jakieś osoby, tutaj farmią sobie. To jest taki land akurat, na którym się farmi. Także tutaj osoby sobie wbijają poziomy. No jakieś kosmiczne w ogóle czary. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ten tutaj, nie no, akurat to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, że niektóre postacie po prostu kupują sobie takie pierdoły, w sumie jakieś skrzydełka. To są wszystko dodatki, za które trzeba zapłacić prawdziwymi hajsami, tak? Jak ktoś ma dużo pieniędzy, no to wtedy sobie może pozwolić mieć jakąś odjazdowo swagerską, zajebiście świecącą postać. Życie mi to nie jest potrzebne, bo nie zamierzałem nigdy wydać ani grosza na tą grę. Ponieważ ona była całkowicie darmowa i to mnie najbardziej pociągało w tej grze, tak? Okej, więc tak to wygląda, to jest Maple Story. Ja nie będę wam pokazywał wszystkiego, co można tutaj zrobić w tej grze. Nie będę wam pokazywał dungeonów, questów, chociaż one są naprawdę świetne i musicie mi uwierzyć na słowo, że można było przy nich spędzić naprawdę dużo czasu. A z party, jeżeli się robiło na przykład drużynę, czyli party razem z kumplami, no to też było ciekawie, można było sobie porozmawiać na TeamSpeaku, można było na czacie tutaj porozmawiać. Także tak jak mówię, darmowa gra, można ją na platformie Nexon sobie ściągnąć, Maple Story, i serdecznie polecam dla osób, które po prostu kolekcjonują jakieś nowe wrażenia z różnych gier, niekoniecznie nowych. To jest mega lightowa gierka, tak jak powiedziałem. Przy niej chyba się nie zestresujecie naprawdę, no chyba, że jest po prostu źle z wami i macie jakiś problem z nerwami, ale przy niej trudno się zdenerwować. To znaczy, jest taki jeden quest, ale może o nim nie powiem teraz, może kiedyś jeszcze wspomnę. What? Co ty, człowieku, robisz? Ty masz chyba level kosmity. Level kosmity. Dobra, to tyle. Trzymajcie się gorąco, do zobaczenia i mam nadzieję, że wam się podobał taki materiał z takiej gry jak Maple Story. Cześć!